Witam wszystkich w Żarłok TV. Dzisiaj w podziemiach galerii Bonarka, gdzie w Oszonie sprzedają bistro kanapki dla wege i dla mięsożerców. W 2024 roku ludzie wciąż pytają nas, czy to jest prawdziwy wegetarianin. To jest wegetarianin, który patrząc na te kurczaki, wołał o pomoc samego ministra zdrowia. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Żarłok TV. Wszystko grzeje się w Bemarach. Zaprezentowane było to całkiem schludnie, jednakże właśnie sałatki i ziemniaczki cierpiały, jakby były suszone od kilku stuleci. Wegetarianin zadowolony usiadł w małym foodkorcie, gdzie wygodnie można na szybko przekąsić, chociaż ja wolałbym iść z takim panini na zakupy, aby i zajadać, i kupować kolejne przysmaki. Jak tam, zjadłbyś tutaj przed zakupami? Zjadłbym, wiesz, taki mały głodzik sobie zaspokoić. Powiem ci, że pierwsze wrażenie... na 10, zapiekaneczka, baby zapiekaneczka, taka malutka, wąziutka, dobry bajcik, dużo pieczarki, dużo serka, no i bułeczki troszkę mniej. Nie porównujmy jej w żaden sposób do zapiekanek Endziora, do zapiekanek z Kazimierza. Przed zakupami idealne, no i niestety jest to jedna z niewielu opcji dla wegetarian. Zapiekanka z pieczarkami, zapiekanka bez pieczarek i kanapka z żółtym serem. Do tego była jakaś sałatka, która lata świetności chyba już miała za sobą. Te lepsze czasy miała za sobą, wyglądała na suchą, przetłuszczoną. I tak naprawdę zapiekanka była jedyną taką opcją, którą mogłem w tym momencie wybrać. Nie mówię, że jest zła, nie mówię, że jest dobra. Na szybki bajt się nadaje. Pani, miła. Bez uśmiechu, no uśmiech się mógł skończyć, gdyż widocznie już od 8 rano tam jest, obsłużyła 1000 osób, więc uśmiech się jej wyczerpał, ale było szybko, konkretnie, no i cena. Cena też robi cuda, 8 zł. Szczęśliwi czasu i ceny nie liczą, ale nasza szczęśliwa babcia liczy nie tylko każdy grosz, ale i sprawdza każde zakupione utko. Masz tutaj tę martwą kurę. O, jakie ma... Jakie maluśkie te łódź. Gówno kupiłeś, to nie są podudzia. Nieprawda. Za 7 zeta. Zaraz ci powiem, jak się to nazywa. To są te tak zwane pałeczki. Nie pałeczki, no łódka to są. Zaraz daj gazetkę i zaraz ci pokażę, jakie jest podudzie. Proszę bardzo. Zagnę cię zaraz. Zaraz cię widzisz, że nie to tyś to kupił, a ja potrzebuję to. Babcia marzyła chyba o takich podudziach z Oszona. Swoją drogą dziwię się, dlaczego nie zamówiłem tych kurczaków. Tak dobrze wyglądają, że następnym razem do Oszona pojedziemy spróbować właśnie tych kurczaków. Ciekawe, czy mają w wersji wege? A teraz przechodzimy do mięsnej recenzji Żarłoka. Lecimy z panini z szynką. Długa rzecz, podgrzana w specjalnym opiekaczu, w innym zapiekaczu niż zapiekanka wegetarianina. Szynka, pomidor, jakiś sos, spróbujmy. Dłuższa niż moja twarz. 8,50 za taką długość. Pierwsze wrażenie, szybko, pierwsze wrażenie nim umknie. Pozytywne. Pomidor bardzo cienko skrojony, bardzo duży plus. To jest idealne ukrojenie pomidora. Idealna grubość pomidora, która powinna być w kanapce. Nie przytłacza. Idealny cienki plaster pomidora. Idealny. Szyneczka teraz. Co to za szyneczka? Krakus? To taka szyneczka, której prawie w ogóle nie czuć. To szyneczka, która swoją szyneczkością określa brak szynki, czyli czegoś bardziej mięsnego. To jest szyneczka dla tych, którzy nie chcą zamówić wege, bo się boją, że będą negatywnie postrzegani przez kolegów macho w pracy. Dlatego muszą powiedzieć, że zamawiają kanapkę z szynką, kiedy tej szynki naprawdę tutaj nie czuć, bo to jest taka szyneczka dla dzieci. Tym minusem jest jakość sera. Kiedy ten rozpuszczony już ser, dobrze, że go rozpuścili pod wpływem ciepła, to jednak
Konsystencja tego sera jest bardziej jak sera topionego. Nawet nie tych z McDonald'sów i z fast foodów, tylko po prostu takiego konsystencja i smak topionego serka w tych takich okrągłych plastrach, które są cięte na małe takie trójkąciki. Jednak to nie jest kanapka, w której ser będzie się ciągnął, o czym świadczy mój gryz. To tak jak w przypadku wegetariańskiej zapiekanki, coś, co jest szybkim, niezobowiązującym gryzem przed zakupami i co najważniejsze, nie jest suche, nawet w momencie, kiedy nam już to trochę wystygło. To jest coś, co nawet można jeść podczas zakupów. W tej kategorii to jest takie 5, 6 na 10. Myślę, że za te pieniądze. Biorąc pod uwagę, że to są te zapiekanki, tak by te bagietki, które oni też sprzedają na miejscu, no nie jest to nic wyjątkowego, ale jakby nie razi to. A sposób pokrojenia pomidora jest naprawdę perfekcyjny. Taki jak lubię. Czekaj, sos jest. Teraz poczułem sos, kurczę. Tam jest sos. Czekaj, kurczę, to za zwrot akcji. Sos a la 1001 wysp. Chociaż nie powiedziałbym, że jest tutaj aż tak dużo armatów. Zamiast 1001 wyspy jest tutaj takie, powiedziałbym, 11 wysp. Sos 11 wysp. O, co najwyżej. Mam nadzieję, że nie żałujesz tych 8,50 wydanych na to pożywne panini. Ale dlaczego akurat szyneczka? Bo były chyba inne opcje. Kurczaczek. Mogłeś sobie wziąć jeszcze z bekonem, z boczkiem, z kurczakiem. Co ty prawda? No nie było wegetariańskiej opcji. Jak to nie było? A skąd wiesz, czy ten boczek nie identyfikuje się jako ogórek na przykład? A. Może następnym razem spróbowałbyś boczku, który identyfikuje się jako ogórek albo pomidor? Ja wolę identyfikować się jako wegetarianin. Żarłok TV. A teraz zapraszamy na podsumowanie, gdzie będziemy gadać dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Jednak dla lepszych zasięgów prosimy, abyście pozostali z nami do końca. Czy jesteś zadowolony z naszego dzisiejszego przypadkowego spotkania w Auchanie? Jakieś drobne zakupy, szybka przekąska, jak to widzisz? Myślę, że to jedzenie spełniło swoją formę. Szybki gryz, tani gryz. Szybko podane. Prosty wybór, nie musisz się zastanawiać, czy iść w... Jest po prostu zapiekanka, panini i kurczaki na większy głód. I Skoda Fabia Biała. To jest bardzo dobry pomysł, żeby przy każdym markecie było coś takiego na ciepło, żebyś mógł zjeść. Tak, bo popatrz, jakbyś przyszedł z większą rodzinką na zakupy, a nie ma nic gorszego jak zakupy na głodno. Robiłeś zakupy na głodno? Głodne dzieci, nie. To kończymy odcinek, bo już boję się, że kto będzie głodny, to nie da łapki w górę. Ale w następnym odcinku zjemy coś porządniejszego, czyli pasibus. Dla wegetarian nie estetyka... wybiłeś. Lady, dobra. Tak, wybiłem estetyka cię, przepraszam. Lady, dobra. TV, gdzie kawałek po kawałeczku zabijam się na nierównej przestrzeni tego. Nie da się tego nagrywać w takim ruchu, bo mnie strzyka w dół.